Oto najnowszy iMac z procesorem M4, czyli komputer, co do którego ogólnie mam pewną słabość, wynikającą z tego, że pierwszym moim komputerem od Apple był właśnie iMac w 2013 roku. Tak, to były te nowe, ultra odchudzone iMaki. Mega przyjemnie mi się z niego korzystało, oprócz tego, że musiałem w nim wymieniać 4 czy 5 razy matrycę, ale whatever. Apple poradziło sobie już w tej nowej generacji z problemem kurzu właśnie pod tym ekranem, natomiast pojawia się tutaj całkiem inny pytanie o sens zakupu tego komputera, który co prawda wygląda pięknie, design jego jest naprawdę fenomenalny i tutaj chyba się każdy zgodzi, ale pytanie jest o cały aspekt konstrukcji, wydajności właśnie w kontekście ceny. 7000 zł, tyle trzeba zapłacić za podstawową wersję z dyskiem 256, co prawda już 16 GB RAM-u, ale również tym podstawowym procesorem, gdzie mamy 8 rdzeni, także wiele osób może złapać się za głowę i powiedzieć, no jeśli porównamy sobie to do PC-tów, to tutaj jest ogromna przepaść, a z drugiej strony takiego Maca Mini o tej samej wydajności możemy mieć za mniej niż połowę tej kwoty i to jest fakt, tylko zaznaczałem już w recenzji tamtego sprzętu, że Mac Mini w tym roku jest naprawdę faworytem do produktu roku, jeśli chodzi o ofertę Apple i ogólnie jednym z najlepszych komputerów pod względem opłacalności, jeśli mówimy o całym rynku, ale trzeba zachować jeden warunek, a mianowicie ktoś już ma jakiś fajny, porządny monitor, do tego już ma w zestawie myszkę, klawiaturę, bo jeśli musi wszystko osobno sobie dokupić i chce kupić porządne te akcesoria, to nagle mu się robi zestaw za 5, 6, a czasami za 7000 zł, czyli tyle, ile właśnie trzeba zapłacić za tego iMac'a, który, umówmy się, pod względem ergonomii, konstrukcji czy komfortu użytkowania, albo inaczej, komfortu patrzenia, jest nie do pobicia, no bo tutaj tak naprawdę możecie podłączyć sobie jeden, dosłownie jeden kabel zasilający i nic innego na tym biurku nie będziecie mieć. I ja wiem, ktoś powie, ach, przesadzam, to już się nie powinno liczyć, ale jednak wiem, że sporo osób dalej docenia właśnie fakt tego, że na biurku, w recepcji, w hotelu, czy po prostu u siebie w biurze będą miały dosłownie tylko jedno urządzenie, do tego akcesoria w postaci klawiatury, myszki i nic im nie będzie zagracać tego biurka. Być może dla Was jest to przesadzone, ale wiem, że niektóre osoby strasznie to doceniają. Zresztą, hello, ja też doceniam to, że mam na biurku tylko jeden kabel, a nie plączą mi się wszystkie inne. Natomiast racjonalnie myśląc, no takie coś nie może nam przyćmić tego, ile płacimy za ten sprzęt, no i z drugiej strony, ile możemy od niego wymagać pod względem właśnie wydajności. A jeśli po obejrzeniu tego materiału będziecie zainteresowani zakupem tego sprzętu, albo stwierdzicie, że ach, jednak szkoda pieniędzy na tego iMac'a, wolę na przykład Maca Mini, no to możecie sobie sprawdzać sklepy, do których linkuję w opisie tego filmu, ze względu na to, że tam bardzo często pojawiają się promocje na produkty Apple i można często oszczędzić nie kilkaset, a po prostu tysiąc kilkaset złotych, czyli już naprawdę robi się to znaczna kwota. Wszystkie linki macie na dole. I słowem wstępu, jeśli mówimy o tej konstrukcji, tak jak wspominałem, nie jest ona odmieniona względem poprzedniej generacji, czy też nawet tej pierwotnej z 2021 roku z procesorem M1. Apple tam nam pokazało naprawdę odmieniony komputer względem tych lat poprzednich. Natomiast teraz można było oczekiwać, że ekran powinien dostać chociażby lekki update związany z wielkością. Tego się nie doczekaliśmy. Mamy dalej 24 cale z wyświetlaczem typu Retina z rozdzielczością 4,5K. Także jest to naprawdę bardzo dobry wyświetlacz, tylko pojawia się pytanie, że jeśli nie zależy Wam na tej konstrukcji all-in-one, akceptujecie dodatkowe przewody, kable na biurku, to po prostu możecie w tej cenie kupić też bardzo dobry wyświetlacz, ale to wszystko już nie będzie tak fajnie zabudowane. Tu już w 100% zależy decyzja od Waszego konceptu na Wasze miejsce do pracy i tak dalej. Natomiast to, co się chwali i co też odróżnia ten sprzęt od takiej zwykłej, klasycznej ewolucji czy aktualizacji, która mogłaby się dokonać w postaci wymiany procesora na M4 z M3 i dodania 16 GB zamiast 8 w tej podstawowej wersji, to między innymi to, że Apple tutaj za dosyć sensowne, uważam, pieniądze pozwoliło rozbudować sobie takiego iMac'a o szkło nanostrukturalne, które powoduje, że mamy mniejsze odbicie światła. Ja tutaj nagrywam w pomieszczeniu, gdzie jest kilka lamp, zresztą tutaj to pokazało najlepiej kwestia MacBooków, kiedy wziąłem go na dwór i sprawdzałem jego możliwości przy naprawdę dużym słońcu. Te ekrany są w stanie naprawdę dużo tych refleksów, tych promieni zatrzymać i bardziej komfortowo nam się na nie patrzy, chociaż oczywiście nie wszystkim osobom one muszą się podobać, bo na przykład oglądając różnego rodzaju treści w nocy, przeglądając zdjęcia, oglądając jakiś film, czy pracując nawet z grafiką, będziemy mieć wrażenie, jakby ten obraz był taki ziarnisty, nie był on taki soczysty. No taka jest specyfika po prostu tej matrycy, coś za coś. Mi się osobiście to podoba, ale przed wyborem powinniście sobie na żywo zobaczyć, czy to jest na pewno Wasz klimat i czy chcecie jakby na co dzień z nim pracować, bo kwestia tej dopłaty moim zdaniem tutaj jest racjonalna, w sensie dla osób zainteresowanych wydanie tych dodatkowych kilkuset
700 zł nie powinno być problemem. Lekkim problemem może się okazać inna rzecz, która niestety nie została tutaj zupgrade'owana i pomimo wielu opinii czy też komentarzy względem właśnie tych poprzednich wersji, że Apple mogłoby zrobić oprócz takiego ruchu, który jest możliwy, również wysuwaną do góry tą stopkę, no niestety nie oferuje nam tego. W zasadzie przy tych monitorach profesjonalnych typu Apple Studio Display jest możliwość za 2000 zł zamontowania sobie takiej stopki, natomiast tutaj nie jest to możliwe. Być może ta konstrukcja z tym przewodem temu przeszkadza. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, tak, miejmy ten fakt za sobą. Jak już mogliście widzieć, jest to różowa wersja kolorystyczna. Na temat samego tego koloru nie będę się wypowiadał. Taką Apple mi przysłało. Mojej Ani bardzo się podoba, bo ona również sobie testuje iPhone'a 16 w bardzo podobnym kolorze. Tutaj lekko się zmienił ten odcień, ale w zasadzie Apple oferuje 5 czy 6 innych kolorów z takim totalnie neutralnym, srebrnym. Także można wybrać taki, który nie będzie budził w ogóle żadnych emocji. Natomiast myślę, że tam kwestię wyboru tego koloru mamy już za sobą. To, o czym wam muszę powiedzieć, to, że mamy tutaj jedynie 4 porty USB typu C, chociaż z boku tego iMac'a jest jeszcze ukryty port mini jacka, no i jest jeszcze oczywiście przycisk do włączania, także to jest wszystko naprawdę bardzo fajnie zabudowane, jeden kabel zasilający, nawet nie ma wejścia na port Ethernet, ale spokojnie, jeśli nie korzystacie z Wi-Fi na przykład w miejscu pracy, to podłączycie sobie ten kabel do kostki zasilającej, która jest na dole, którą możecie gdzieś tam ukryć przy podłodze. Tutaj naprawdę Apple trzeba pochwalić za to, że to, jak oni to rozwiązują koncepcyjnie, jak na przykład zwracają uwagę na to, żeby klawiatura i myszka była w dokładnie takim samym kolorze jak komputer, za to się ceni. Natomiast trzeba powiedzieć tutaj o tym, że Apple dalej nie zmieniło kwestii projektu samego Magic Mouse. Abstrahując od tego, że ja już po kilku latach wyleczyłem się z tej myszki, używam jej przez ponad 10 lat, teraz nie ma szans, żebym do niej wrócił. Ona jest dla mojej dłoni za mała, z drugiej strony nie oferuje tylu skrótów, w ogóle żadnych skrótów oprócz gestów nie oferuje, no a z trzeciej strony trzeba ją ładować od spodu. To jest śmieszne, można to wyśmiewać i warto to robić, no bo to jest jakaś tam porażka koncepcyjna. Natomiast powiem wam, że tutaj tą myszkę ładujecie na 2, 3, czasami 4, 5 tygodni. W związku z tym tutaj naprawdę nie jest to duży problem, żeby ją podłączyć na teraz złączu USB typu C na tam godzinę, żeby na przykład się naładowała w nocy, aby później przez kolejny miesiąc z nią pracować. Także aż tak mocno bym się na tej kwestii nie skupiał. Bardziej bym się przyczepił do kwestii ceny. 400 zł za tą myszkę albo 500 za wersję czarną. To jest naprawdę sporo. W tej cenie znajdziecie na przykład Logitecha propozycję MX Master 3S, która jest moim zdaniem znacznie, znacznie lepsza. Ale to już jest moja prywatna opinia. No i kwestia klawiatury, fajnie, że mamy pole numeryczne, fajnie, że mamy Touch ID. Natomiast ogólnie pisanie na tej klawiaturze po czasie, kiedy korzystałem właśnie też z Logitecha, nie jest to reklama, jednak ciężko mi do niej wrócić, bo po prostu ona oferuje trochę mniejsze możliwości i ten skok przycisków nie jest taki fajny, ale to jest może już kwestia przyzwyczajenia. Natomiast wracając do tego, co najważniejsze, powiedzieliśmy sobie, że ten komputer prezentuje się naprawdę świetnie, minimalizm czy ta prostota konstrukcji jest tutaj naprawdę zachwycająca. Kolory są też do wyboru, więc każdy może wybrać taki, jaki będzie chciał. Natomiast kwestią wydajności jest jeszcze to, że mamy 4 porty USB typu C, ale tylko 2 są w stanie obsłużyć nam port Thunderbolt i to w formacie 4. W związku z tym, jeśli będziecie chcieli sobie podłączyć wyświetlacze, to można. 2 monitory 6K jesteście w stanie podpiąć za pomocą tego portu. No a resztę rzeczy, jak będziecie chcieli podpiąć, to musicie oczywiście korzystać z adapterów i mam tutaj w głowie na przykład kwestię karty SD, której niestety nie włożycie do tego Maca. Apple podeszło dokładnie tak samo jak w przypadku Maca Mini, że raczej użytkownicy tego sprzętu nie potrzebują zgrywać sobie większych danych z kart SD, z kamer, z aparatów i mogą to zrobić ewentualnie właśnie przez kabel USB typu C albo przesłać sobie za pomocą AirDropa. Moim zdaniem to jest minus, o ile w przypadku tego Maca Mini mógłbym to trochę usprawiedliwać małą, naprawdę małą konstrukcją, no to tutaj hello, mamy 24 cale wyświetlacz, więc spokojnie mogłoby się zmieścić miejsce na kartę SD, ale wiem, że dużo osób powie, że wymyślam, że już nikt tego nie używa. Nie przesadzałbym, że nikt, ja naprawdę używam, myślę, że wiele osób, które korzystały przynajmniej kiedyś z iMac'a, jak był jeszcze dostępny w lepszych wersjach, takich bardziej profesjonalnych, naprawdę często by wkładały sobie taką kartę, aby szybko coś zgrać. No i właśnie, tutaj powiedziałem, że dużo osób wcześniej korzystało w kontekście bardziej profesjonalnym z tych komputerów. To się zmieniło na przestrzeni lat. Apple tak naprawdę profesjonalistom nie dało wyboru, jeśli chodzi o te komputery all-in-one i zaproponowali zakup, powiedzmy teraz, Maca Mini z tym lepszym procesorem M4 Pro, albo wcześniej Maca Studio z na przykład M2 Max, tak jak ja to robię na co dzień.
albo z trzeciej strony można sobie zainwestować w Maca Pro i kupić pod to jakiś profesjonalny wyświetlacz, czy to od Apple, czy od innej firmy, bo niestety w przypadku tych komputerów tutaj możemy mówić o maksymalnie takiej półprofesjonalnej pracy i to tylko w przypadku, kiedy naprawdę rozbudujecie sobie ten RAM, powiększycie dysk, weźmiecie tą wersję z większą liczbą rdzeni, tak jak jest tutaj akurat w tej testowej jednostce, no bo umówmy się, ta podstawowa wersja za 7000 zł oferuje wydajność dosyć amatorską, maksymalnie półprofesjonalną, jeśli będziecie chcieli obrabiać jakieś filmy z wesel, imprez, projektować coś w aplikacjach architektonicznych, czy odpalać sobie maszynę wirtualną, a na niej jakieś fajne gry, czy po prostu jakieś wymagające aplikacje, no to nie, ten komputer po prostu na to wam nie pozwoli, jego ograniczenia są w tym zakresie takie same jak w zasadzie w przypadku tego Maca Mini, który oferuje dokładnie takie same możliwości procesora. Dodatkowo jeśli chodzi o ograniczenia tego sprzętu, no to sam ten wyświetlacz. Dużo mówiło się w przeszłości o tym, że Apple będzie chciało pokazać większą, profesjonalną wersję, około 30 cali. Niestety takowej nie ma. Ja używam znacznie większego monitora na co dzień, no i mi tutaj kwestia zaakceptowania 24 cali, raptem 24 cali, no to jest po prostu dla mnie za mało. Także tutaj jak widzicie, ja nie do końca jestem usatysfakcjonowany tą konstrukcją, no i akurat jestem też przypadkiem osoby, której ten minimalizm, ta prostota tej konstrukcji, no nie wynagrodzi tego, że nie ma karty SD, czy tego większego wyświetlacza, czy możliwości nawet wyboru tego komputera w wersji z M4 Pro, który do moich zadań byłby taką minimalną wersją i tam raczej bym też chciał upchnąć no więcej, aniżeli na przykład 24 GB RAMu. Natomiast kończąc wątek konstrukcji, to co tutaj się Apple udało, to na pewno wreszcie upgrade tej kamery, 12 megapikseli z funkcją Central Stage i możliwość widoku blatu. Widok blatu jest dosyć średni, ta jakość, te kąty załamania nie wychodzą najlepiej, natomiast ta funkcja podążania za osobą, jeśli prowadzicie wideokonferencję albo rozmawiacie z kimś w rodzinie, możecie się przemieszczać i zwłaszcza przy takim komputerze to może być przydatne i kamera automatycznie będzie was śledzić, ten kąt będzie się automatycznie powiększał, no i po prostu może wam to umilać czas, podnosić komfort takiej rozmowy, także to również warto docenić. Natomiast w kontekście wydajności nie odczułem problemów z nawet nie tyle przegrzewaniem się tego komputera, bo przy takiej powierzchni raczej z tym nie ma problemu, albo naprawdę trzeba powiedzieć, że będzie to proces bardzo rzadki, ze względu na to, że musicie włączyć po pierwsze ten tryb wyższej mocy, albo naprawdę w tym trybie automatycznym w ustawieniach, zajechać ten komputer tak, grając jakąś bardzo wymagającą grę, możliwą na Macu oczywiście, albo renderując jakiś film, bo nawet używając tych bardziej wymagających aplikacji do pomiaru wydajności, jakiś Metal, czy na przykład CinemaBench, tutaj ten komputer nie był w stanie się spocić, no i jak widzicie, te wyniki są naprawdę bardzo przyzwoite. Ja tutaj już w zasadzie koresponduję też z wynikami otrzymanymi podczas testowania Maca Mini w tej podstawowej wersji, na razie nie porównuję do M4 Pro. Parametry są naprawdę zachwycające, bo taki Mac Mini, a tym samym ten iMac z tym samym procesorem, będzie wygrywał naprawdę z wieloma PC-tami, zwłaszcza jeśli będziecie go chcieli potraktować jako urządzenie do montażu filmu, obróbki grafiki, tworzenia animacji, czy tych różnych zadań, gdzie zawody kreatywne wybierają po prostu Maci ze względu na optymalizację softu i samego hardware'u. Także tak, to jest komputer, który nada się idealnie do domu, jako taka, można powiedzieć, rodzinna konsola do tych mniej zaawansowanych gier, czy jako komputer do biura, na którym musicie odpisać na maile, posprawdzać jakieś rzeczy, zrobić jakąś prezentację, przygotować jakieś pliki, na przykład w Numbers, czy nawet w Excelu, w pakiecie od Microsoftu, czy po prostu chcecie sobie otworzyć kilkadziesiąt teledysków na YouTubie i oglądać je bez problemu, przełączając się pomiędzy nimi. Tego procesora nie zajedziecie i też 16 GB RAMu też wam na pewno się tutaj przyda. To jest komputer na lata, ale trzeba pamiętać o tym, że pewnego progu on nie przeskoczy i o ile będziecie sobie raz na jakiś czas edytować jakieś większe pliki, na przykład wideo, to nie powinno być problemu, bo będziecie w stanie zaakceptować na przykład dłuższy czas renderingu, czy to, że raz na jakiś czas wam się on zatnie, to w przypadku tego, jeśli byście robili to codziennie, chcieli potraktować tą jednostkę jako taki zawodowy sprzęt do waszej pracy, może być z tym problem. No a tak jak wam mówiłem, nie ma za bardzo pola do popisu, jeśli chodzi o upgrade tego komputera do takiej wersji naprawdę profesjonalnej, zarówno pod względem właśnie procesora, jak i nawet tego wyświetlacza. No a nade wszystko trzeba sobie powiedzieć, że tutaj cały czas mówimy o tej bazowej konfiguracji, która również ma bazowy dysk 256 GB, co prawda on nie jest wolny, ale to jednak 256, jeśli będziecie na nim obrabiać więcej filmów, zdjęć, potrzebujecie minimum te 512, a najlepiej 1 terabajt, a to będzie wiązało się z naprawdę sporymi kosztami, chociaż ja tutaj akurat w przypadku tego sprzętu w porównaniu do MacBooków nie byłbym tak radykalny w kontekście podłączania sobie zewnętrznych macierzy czy jakichś dysków, no bo jednak mamy tutaj te 4 porty USB typu C, 2 w Thunderbolcie, w związku z tym zawsze możecie sobie podłączyć właśnie taki zewnętrzny dysk. Ja też na co dzień tak pracuję w zasadzie z 6 czy 8 terabajtami w moim Macu Studio, bo na nim mam zaledwie tylko 1 terabajt, także tutaj uczciwie wam muszę powiedzieć, że sam praktykuję raczej to, żeby nie przepłacać w tym konfiguratorze, bo jak wiadomo, wielokrotnie to już powtarzałem, Apple ma dużo zalet, jeśli chodzi o swoje komputery,
komputery, czy ogólnie sprzęty, i ich obecna cena za podstawowe konfiguracje jest naprawdę bardzo dobra, zwłaszcza jak właśnie na standardy Apple, ale niestety każdorazowa rozbudowa RAM-u, dysku, czy tego lepszego procesora, z tym ostatnim może najmniej, wiąże się z dużymi dopłatami, także warto niestety o tym pamiętać. No a niestety to jest też taka rzecz, na którą musicie tak naprawdę zdecydować się od razu, bo później nic w tym komputerze nie jesteście w stanie sami wymienić. Kiedyś w iMacach, na przykład tym, którego ja kupowałem, można było wymienić sobie samemu RAM. Świetna sprawa, za jakieś grosze dołożyłem sobie 4 czy 5 razy tyle, ile wcześniej miałem. No a teraz niestety się tego nie da zrobić. Także tak to wygląda. Powiem Wam szczerze, że mam z tym komputerem problem, bo z jednej strony przed chwilą Wam go polecałem w kontekście kupowania Maca Mini do kupowania wyświetlacza, klawiatury, myszki, ale z drugiej strony w tamten wybór i dokupowanie tych wszystkich rzeczy daje nam o tyle fajną rzecz, może nie tyle na biurku, no bo będzie więcej kabli i tego wszystkiego, ale daje nam to pole do popisu, że możemy sobie kupić większy ekran z jeszcze lepszą jakością, czy na przykład wybrać lepszą myszkę, czy też klawiaturę, aniżeli tą, którą macie tutaj w zestawie. I to jest niewątpliwie jakby plus tamtej sytuacji, żeby jednak kupić sobie tani komputer i wszystko inne dokupić i nawet przekroczyć budżet tego iMac'a, ale mieć po prostu te rzeczy na wyższym poziomie. Co prawda z różnych parafii, ale jednak. Natomiast tutaj z kolei trzeba też powiedzieć o tym, że dla wielu osób ten komputer będzie aż nadto wystarczający, zwłaszcza do takiej lżejszej pracy, on spokojnie wytrzyma przez 5, 6, a może 7 lat nawet. Jeśli mówimy o takiej półprofesjonalnej, to też się nada, tylko jak będziecie często na nim pracować przy jakichś wymagających plikach, to po pierwsze musicie dokupić sobie większy dysk, a po drugie, no może on się od czasu do czasu Wam zacinać, no ale daje Wam to też ten komfort, że możecie mieć na biurku dosłownie tylko jeden przewód, jeden komputer, myszkę i klawiaturę i nic Was nie interesuje. Wszystko inne jest, łącznie z głośnikami, które nie wspomniałem, a są całkiem okej. W sensie, jeśli chcecie sobie pochillować z lekką muzyką w tle, wystarczą. Ale jeśli chcecie sobie pooglądać teledyski na fajnym poziomie, czy naprawdę wsłuchać się w dobre brzmienie, to musicie podłączyć na przykład chociażby AirPodsy, czy inne słuchawki, na przykład przewodowe. Powiem Wam tak, gdyby ta cena była 1500, może 1000 zł już, jeszcze lepsza, i być może w promocjach takie właśnie rzędy cen będą, to mógłbym go naprawdę z czystą przyzwoitością polecić, mówiąc Wam, że no nie da się w cenie tych 3000 zł, kupując na przykład Maca Mini, dokupić super ekran taki jak ten, do tego fajną myszkę, klawiaturę i żeby to wszystko fajnie grało. No a w tej cenie tych bliżej 4000 zł da się moim zdaniem to zrobić. No i pytanie jest takie, czy wolicie właśnie na przykład sobie przepłacić nawet ten budżet, ale kupić lepszy wyświetlacz, lepszą myszkę, klawiaturę, czy machniecie na to ręką i mówicie, że wolicie jedną taką konstrukcję all-in-one, która się też świetnie prezentuje i generalnie ona Wam wystarczy na długi, długi czas, bo myślę, że część osób może też to tak potraktować. Także moja ocena byłaby tu raczej na wskazanie dobry, może dobry z plusem, raczej nie więcej, raczej nie mniej, ale tak jak Wam mówię, to też wszystko może się zmienić od tego, ile przyjdzie nam zapłacić, bo jeśli ta cena spadnie tutaj o 1000-1500 zł, to zdecydowanie ten stosunek już będzie bardzo dobry. Gdybyście byli nim zainteresowani, to tak jak Wam mówiłem, linki do sklepów, gdzie często pojawiają się promocje na produkty Apple, są w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!